Halo, halo, moi drodzy, witajcie w kolejnym odcineczku, tutaj z epilogu. No i tak jak mówiłem, dokończymy sobie to zadanko tutaj. Admir odrzucił moje sugestie, bym odszedł stąd dobrowolnie. Co więcej, żąda, żebyś to ty odszedł, zabierając swoich ludzi. Zabiją go. Co więcej, ma tu przybyć ktoś, komu Admir chciałby przekazać władzę nad najemnikami z farmy. Kto to jest? Nie wiem. Musimy nieco zyskać na czasie. Wyjdziesz do niego jeszcze raz, a ja w tym czasie wydam tu pewne rozkazy. Pamiętaj, nie wszczynaj żadnej awantury. Aha, może być ciężko. Ale zobaczymy. Nie mogę na to poradzić. Szykuje się jakieś tutaj dymy, się szykują. Wiedzieć o takich rzeczach. Mnie mówili co innego. Admir chce komuś tam oddać władzę tutaj nad najemnikami. Oczywiście Admir był zamieszany tam z Sentenzą i jeszcze jednym tym. Patrzcie, kto tu jest. Jest Arendt, jest Booster. Dobra decyzja. Tutaj jeszcze ekipa mała, patrzcie, Patryk i Salvadore. Oj, chyba nie skończy się to tak polubownie. Hej, ty. Jest Rand. Jarvis. Hej. Hej, ty. No dobra, cała ekipa wizytu jest. Roscoe, Kosa. Ale poobstawiane, fajnie to wygląda. Hey. Jeszcze tak sprawdzam w sumie, czy nie ma jakiegoś dialogu z nimi. Rozumiem, że Kort nie będzie robił problemów. Tym bardziej, że ten, na którego czekałem, już przybył. To wie, może nawet zechce z tobą porozmawiać. Chodzi o Roską? Proszę bardzo. Witaj na farmie, Roską. Jestem trochę wstrząśnięty, ale nie zamieszany. Ładna okolica, spokojna. Podoba mi się też to tłumne przyjęcie. Doda dramatycznie oprawę spektaklowi, jak się tu niedługo rozegra. Ładny pancerz. Prezent od Agatona. Przyjemna... Owszem, przyjemna pogoda. Kort u siebie? Tak, ale myślę, że niedługo do nas dołączy i się tepnął. To dobrze, poczekajmy. Zobacz, kto przyszedł. Widzę. Wiesz już, czego on chce. Nie wiem. Warto by się dowiedzieć. Pora przejść do rzeczy. Czego chcesz? Po co przyszedłeś? Trzeba zabić tu pewnego człowieka, który splamił honor najemnika. Co masz do najemników? Nigdy nie byłeś jednym z nich. No chyba, że teraz Admir złożył ci kuszącą propozycję. Złożył. Dlatego musi umrzeć. Zabił wraz z Agatonem Festera, szykował tu bunt, porwał kobietę dla okupu. Oj, sorry. Agaton jakoś zwietrzył we mnie człowieka z kolonii. Wiele opowiedział, wiele obiecał. Potem dowiedziałem się o morderstwie Festera. Te bandziory z Syntenzą na czele nie przewidzieli w swoich planach zawładnięcia farmą jednego. Żelarez jest moim przyjacielem, a z Kordem i Kosem siedziałem w jednym obozie. Może nie w tej samej części, ale jednak w jednym nowym obozie. Gdyby nie dostał zaproszenia do Admira, przybyłbym tu niebawem bez zapowiedzi. Admir musi umrzeć, tak naprawdę nikt więcej tu chyba za nim nie stoi. Liczył po prostu na afet, jaki wywoła moje przybycie na chwiejnych i niezdecydowanych dawnych ludziach Sylwio. Miło w końcu cię zobaczyć, Kord. Słyszałeś, Kord? Jasne, szkoda, że nie ma tu z nami Lee i Laresa. Powspominalibyśmy stare czasy, prawda, Roscoe? Głośno, a wy wszyscy na co się gapicie? Zabijcie tego drania. No niestety, expa za niego nie dostanę. Punkt czasowy, strzałeczka. No to Admir chciał pokazać i mu coś nie pykło. No i co, Kord? Oto ostateczny dowód zdrady Admira. Tak, to już koniec tej gry. Tak, kończą zdrajcy. Oni wszyscy. Też jestem nieco zdziwiony. Pora wracać, farma sama się nie obroni. A ty? Zostajesz? Oczywiście, jestem przecież wśród swoich. Aha, i questik skończony, super. Mamy łuk dla Velai. Wypadałoby tą zbroję zdobyć. Tutaj w... Na obozie Dextera zdobyłem, moi drodzy, skóry gada. Zaniesiemy je, myślę, do miasta.
Więc zaraz wracam. Dobra, moi drodzy, jeszcze jestem tutaj koło orków. Mieliśmy dokończyć tą sprawę, więc... Przysyła mnie Dimitr. Dobrze, że ty powiedzieć, bo ty już by nie żyć. Mam pierścień. Wszystko idzie zgodnie z planem, podobno. Dobra wiadomość, ty przekazać, żeby mieć już obóz w czekaniu na swoje bracia. Nowy porządek. Przekazałem pierścień Dimitr orkom. Sprawy umykają się spod kontroli. Kolejny oddział orków ma pojawić się w Korinis. No cholera jasna. Dobra, to ja szukam dalej, co tu możemy podziałać. Dobrze, moi drodzy, jestem tutaj już obok Dimitra, zobaczmy. Przekazałem wiadomość i... Orkowie zajęli stare obozowisko po bandytach i wspomnieli coś o posiłkach. Tak, już nawet przypuściłem kolejny oddział. Nie widziałeś ich jeszcze? Nie. Czyli zapewne inni też jeszcze ich nie widzieli. Wiesz, uznałem, że trzeba chyba przyspieszyć bieg wydarzeń. Udaj się do miasta, do Arnolda, powiedz mi, że gości może się spodziewać szybciej. Żeby nie zabłądzili, niech Arnold przekaże mi plan miasta. Oczywiście nie osobiście. Ty mi go przyniesiesz, przyjacielu. Przyniosę. Dobra, moi drodzy. Jestem tutaj obok Talbina. Mam materiały na pancerz. Doskonale, robota nie zajmie mi wiele czasu. Co za zapłatą? Mam inną prośbę. Gdy przebywałem jeszcze w gruncie doliny, słyszałem o tych ludziach z sekty na bagnie. Myślę, że byli takie specjalne skręty. Jeden nazywał się Zew Nocy. Zapaliłbym coś takiego. Okej, okay, mam mu załatwić Zew Nocy. Z tego co ogarnę, to chyba mogę takie skręty robić. Mam zwykłe skręty. Ale chyba specjalne skręty też mogę robić, tak mi się wydaje. Wesoły Roger. No okej, okay, dobra. To lecimy dalej, moi drodzy. Troszkę kasy zebrałem. Troszkę potworów wybiłem. Wybiliśmy te 50%. Będę starał się wbić mistrza broni jednoręcznej, a potem zobaczę, może jakieś mikstury się wyuczę zręczności. Prawdopodobnie. Dobra, to ja szukam dalej. Przyniosę Talbinowi oczywiście tutaj papieroska. Dobra, moi drodzy, jestem tutaj. Mam wieści od Wulfgara, że co z nim? Przebywa z kilkoma innymi strażnikami poza miastem. Jest nadal wierny królowi. Zapewne wydostanie się z miasta drugą bramą. Ja zostałem odcięty z tej strony. Jeżeli nie złamałeś przysięgi danej królowi, to Wulfgar będzie o tobie pamiętał, gdy się zacznie. Rozumiał. Będę czekał na jego rozkazy, chyba żebyś coś dla mnie zaplanował. Wspomniałem mu o tobie, ale na razie nie miał dla ciebie żadnych dyspozycji. Zapewne nie ma jeszcze planu, oni są tacy silni. Gdy coś będzie konkretnie wiadomo, dam ci znać. Na razie wspieraj myśliwych. Czekaj Wulfgarowi, że jest nas wystarczająco dużo, by opanować bramę i utrzymać ją przez jakiś czas. Okej. Okay. Dobra, moi drodzy, jestem już u Damazai. Zobaczmy. Dowódca nadal wydaje rozkazy. Rozumiem, wiedziałem, że się odezwie. Co się stało? Uśmiechaj się, jakbyśmy rozmawiali o świeżym piwku. Był zamach na sędzinę. Nic nie mów. Gdy wyszła z domu, stąd ratusza podbiegł do niej Dionizy i próbował ugodzić sztyletem. Zamach się nie udał. To Vanessa zamieniła go w kubkę popiołu jakimś potężnym zaklęciem, a potem kilku mężczyzn pobiegło na plac wisielców. Według słów tej wiedźmy zamierzali kogoś aresztować. Rozumiem. Nie wolno mi się stąd oddalać, nie mogę też nikomu zaufać. Dowiedz się od Otto, co się tam stało. Wiesz, on na tym placu zamieni tylko rozdawaniem piwa. Dobra, co my tu mamy? Mamy troszkę, widzę, rzeczy. Srebrny amulet. Kantar, mistrz gildii kupców. Stara moneta, dobra. Dobra, moi drodzy. Chwila, moment i załatwimy kantara. Na twoją śmierć? O czym ty? Zaraz, skąd masz ten amulet? Ładny, prawda? Poczyniesz go Tymonowi, żeby go sobie ponosił, czy go po prostu ukradł? O tym... Gdzie jest Tymon? W ziemi! Dla kogo ty właściwie pracujesz? Nie wszystkie pytania wymagają odpowiedzi. Zapłacę ci, mam mnóstwo złota. Nie wszystko będzie kupić za złotem. No, come on! Come on, panie kantor, paduj. Jeep. No to go dobijamy. Proszę bardzo, jestem z powrotem tutaj. Gildia Kantara została rozbita. Kantar i Tymon nie żyją. Doskonale, pozostali teraz już nic nie znaczą. Przy kantarze znalazłem dziwną monetę. Mroczny talar. Widywałem już takie monety jak lokalny środek płatniczy. Tam, gdzie Mroczny Zakręt na dobre zapuścił swoje czarne korzenie. To daje do myślenia. No nic.
Na razie cieszmy się ze zwycięstwa w naszej bitwie, aby bogowie sprzyjali nam nadal. I brudne pieniążki, rozumiem, zostało wykonane, tak? Tak. Zadanie zostało wykonane. Zaczekaj. Teraz, kiedy pozbyliśmy się Kantara, czekają nas kolejne wyzwania. Mam nadzieję, że niebawem wrócimy do miasta i przed gildią otworzą się nowe możliwości. Porozmawiaj z miejscowymi kupcami, wybadaj grunt. Ludzie mogą być teraz niechętni, a tylko dobre stosunki z nimi mogą przynieść korzyści wszystkim. Dobrze, popytam. No dobrze, moi drodzy, to co? Lecimy do miasta. Dobrze, moi drodzy, jestem mamą Arnolda, mieliśmy z nim pogadać. Dymir zarzucił sobie planu miasta Corinis, mam go zanieść w jego imieniu. Tylko wiesz co? Chyba raczej cię zabiję, jeśli masz plan przy sobie, to zabiorę go i spalę w ustronnym miejscu. Wspólnego. Od początku wydawałeś mi się nie tym, za kogo się podajesz. To trochę tak jak ja. Czym chcesz mnie przekonać? Odwrócimy tę sytuację. To ty mnie przekonasz, że warto opowiedzieć ci pewną historię. Przekonasz mnie, gdy odnajdziesz dawnego najemnika Onara o imieniu Eckhart. No i zabijesz go dla mnie. Tylko żadnego strzelania z kuszy w plecy. Dlaczego musi umrzeć? Dlaczego ty chciałeś zabić mnie? Póki będziesz żył, nie dowiesz się tego. I nie pytaj, czy masz jakiś wybór. Dobrze wiesz, że go nie masz. No to, moi drodzy, z tego co ogarniam, widziałem chyba Eckharta niedaleko tam, co jest skinie, gdzie Martin przysiaduje. Załatwmy tego drania. Pogadałem się tutaj z handlarzami, Hakonem i tak dalej, tutaj na rynku. No i opowiedziałem im tam, wiadomo, o Kantarze, jakim się tam powodzi, te sprawy. Zapis. Dobra, Eckhart. Hej, ty! Czego znowu? Tak cię obserwuję, wygląda to, że nie jesteś tu nikim ważnym, z tym naciskiem na nikim. Przeganiałem cię to tu, to tam. Dawno nikogo nie zabiłem. To dla ciebie za trudne. Do jednego, podkreślę jak kiełbasa, prawda? Plotka głosi, że tu właśnie najemnicy wypędzili cię z farmy, do prawdy? Nie bardzo wierzę, plotko. Myślę, że wygnali cię dlatego, że za bardzo lubisz owce. A teraz umrzesz. Jeboj! Ale skubaniec mocny jest, to trzeba mu przyznać. Róg cisowy, róg myśliwski, miał go przy sobie Eckhart. A czasami on nie miał użyć tego rogu i wezwać orków do ataku? O kurde, możliwe. O, w ogóle smoczy korzeń sobie tak, o. Leży, okej. Okay. Jakąś miksturkę może walniemy sobie. Może jeszcze szyneczkę. Dobra, udało się, to najważniejsze. Dobra, lecimy. I hits. Myślę, że będziecie mieli troszkę dłuższe odcinki teraz. Zważywszy się na to, że no w sumie... To jest gotik, tu trzeba czasu. Arnold. Czy ten róg myśliwski cię przekona? Oczywiście. Wiesz, do czego to służy? Wiem. I domyślisz się, do czego miał służyć jemu. Dodawania sygnałów orkom. Wiedziałem, że nie jesteś głupi. Pracował dla Dimitry, dlatego nie mogę usunąć go osobiście. Zbyt wiele czujnych oczy patrzy na obcych w tym mieście i okolicy. Teraz twoja kolej. Oni są silni i potężni. No tak, a dlaczego pomagają im ludzie zaślepieni złotem i ogłupieni złudnymi obietnicami? Masz rację, najemnicy orków. Wierzyłem plan mroczny, bezkarnie mordowanie i grabienie w zamian za to coś. Dlaczego rozmawiasz o tym ze mną? Dopóki mroczny zakon nie odnajdzie tego, przeżyjemy. A gdy poszukiwania się zakończą, nikt nie będzie bezpieczny. Nawet ich obecni sprzymierzeńcy popleczniczy. Mam swoje powody, by do tego nie dopuścić. O nic teraz nie pytaj, przynajmniej na razie. Dam ci plan Corinis, zaniesiesz go Dimitrowi. Zaufaj mi, teraz gdy Eckhart nie żyje, ten plan miasta jest tylko bezwartościowym kawałkiem papieru. Musi go jednak otrzymać, bo wydawało mu się, że panuje nad sytuacją. Rozumiem. Wiesz, że przybyły posiłki orków. Domyślam się, inaczej nie przybyłbyś po plan miasta. Kto ich pokona? Ty i ja? Nie łudź się, możemy co najwyżej zmniejszyć rozmiary klęski. Chyba, że znajdzie się ktoś, kto stanie z nami do walki w otwartym polu. Może myśliwi do nas dołączą w tym wypadku?
Niespodziewanie zyskałem pomoc bardzo wpływowego człowieka, który się kryje pod maską szorskiego i najemnika orków. No dobrze. To działamy dalej, moi drodzy. Właśnie, jeszcze a propos Tila, moi drodzy. Rosie, co się stało? Co z Tilem? Rosie, Til jest teraz bezpieczny na waszej farmie, którą udało się oczyścić z tego, co złe. Jak to, Til na naszej farmie? Cały i zdrowy? Tak, teraz czeka tam na ciebie, by zacząć wszystko od początku. Mój Til, mój dzielny chłopiec. Obiecałem mu, że ci tam sprowadzę całą i zdrową. Naprawdę, ruszajmy w drogę, proszę. Ruszajmy. Podążaj za mną. No dobrze, co, mamy odprowadzić na farmę, tak? Kawał drogi przed nami, moi drodzy. Dobra, moi drodzy. Już odprowadziłem oczywiście tutaj Tom, Rosie na farmę. Dostałem za to 750 expa. Troszkę się musiałem namęczyć, gdzie ona ma stać. Mniej więcej tutaj musi stać. Tu jest, powiedzmy, mniej więcej waypoint, na którym no, obok Tila sobie ustanie. I wtedy, wiecie, jest rozmowa z nią, później z Tilem. Niestety no, nie udało mi się tego nagrać, ale zrobiliśmy questa. Także mamy już zrobionego tego questa. No, dosyć spora lista już zrobionych questów, ale nadal jeszcze mamy sporo do zrobienia. Więc ja lecę dalej z tematem. Dobrze, moi drodzy, jestem już obok Dimitra. Zobaczmy, Dimitr. Mam plan miasta od Arnolda, dobrze. Arnold, a miał mi coś jeszcze do przekazania? Nie, pozostawił mi winę i polecił załatwić jak najprędzej dostawę planu, jasne. Na razie to wszystko. Masz tu nieco złoto na grzałkę i dziewuchy. Gdy będziesz mi potrzebny, skontaktujemy się ponownie. Nowy porządek. Moi drodzy, tak jak myślałem, mamy problem. Mamy w rzeczy samej. Z gruncie do niej przybywają kolejne hordy orków. Wygląda na to, że pewnie ludzie próbują wykorzystać sytuację. Ale ja mam teraz na głowie zupełnie coś innego. Zresztą mam za mało ludzi na jakiekolwiek działania. Nie wiem nawet, czy jacyś moi ludzie, którzy mieli nam wyjść naprzeciw z doliny, w ogóle zdołali ją opuścić. Tak. Spotkałem już twoich ludzi. Gdzie? Jako ostatnia grupa opuścili dolinę przodków. Chcieli wyjść więc naprzeciw, ale są się trochę zdezorientowani. Próbowałem teraz w jaskini pod miastem. Wolałbym nie pokazywać się w tamtych stronach. Tak. Prowadź tu chłopaku, może wtedy pomyślimy co dalej. Ludzie honoru. Nie mówcie, że będę musiał ich eskortować aż tutaj. Cholera jasna. Dobra, lecimy. Dobrze. Moi drodzy, jestem obok Otto. Zapomniałem jeszcze go zapytać właśnie a propos Damazel mi o tym mówił. Tym razem przychodzę po piwo dla Damazego. Podobno ten biedak nigdy nie żyje. Niestety tak. Padli i zabili Herolda. Wygląda na to, że się spodziewał napaści, ale nie zdążył uciec. Ci mroczni baronowie przerażają mnie swoją bezwzględnością i sprawnością w boju. Myślę, że działali tylko we dwójkę. Trudno powiedzieć. Na placu Harold z nikim istotnie nie rozmawiał. Mroczni pobiegli na plac wisielców po Herolda. Co z nim? Nie żyje, nie zdążył uciec. Zapewne liczył, że zamach się uda i w chaosie, jaki wywoła, zdoła zbiec z miasta. Wygląda na to, że spodziewał się odwetu. Sądzisz, że to oni sami zorganizowali tę akcję? Nie wiem, ale Dionizy ostatnio często gadał wieczorami ze swoim kolegą od Miotły. Pójdę tym tropem. Miej tu oko na wszystko, jasne. Są dwie możliwości. Albo to ty zdradziłeś spiskowców, albo jesteś jednym z nich i grozi ci śmiertelne niebezpieczeństwo. Jestem marynarzem, nie boję się ani gruźba, ani śmierci. Uczestniczyłeś w tym, prawda? Co poszło nie tak? Zabili to za wcześnie, gdy ona szła do ratusza, a nie wracała z niego zmęczona parowaniem swoich mrocznych wyroków. Znajdę, czy to był w ogóle pomysł. Uważasz, że prości ludzie nie są w stanie stanąć przeciw tyranii bez pomocy bogatych i ustosunkowanych? Musisz uciekać z miasta, mogą być represje. Represje będą i tak. Posłuchałem strzępki kilku rozmów, coś planują w górnym mieście. Co planuję? Nie wiem, wiem tylko, że te czarne wiedźmy są w to zamieszane. Musisz uciekać. Nie mam dokąd, jestem tym biednym zamiataczem ulic. Nie mam ani złota, ani znajomości. Boję się latarni morskiej. Jest tam były czarnik Harada, Brian i mój przyjaciel latarnik Pete. Powiedz Pete'owi, że to ja cię przysyłam. Nie będę zadawał zbędnych pytań, a mroczni się tam nie pojawią. Narazi ich na niebezpieczeństwo. Zrób co powiedziałem i to jak najszybciej. Bobby był trzecim ze spiskowców. Muszę ocalić przynajmniej jego. Teraz trzeba powiedzieć o wszystkim Uriela. No, czyli znowu teraz wielki sprint do Uriela. Yo. Dobra, moi drodzy, jeszcze tutaj kwestia zadania.
Tajemnica Cordelli. Zdobyłem dziennik, a przynajmniej ukradłem tamtej drugiej sędzinie. I muszę pogadać z tą mądrą kobietą. Brr. Wychodzi na to, że z Vanessą. Vanessa oczywiście pod wieczór jest tutaj w domku. Chciałbym prosić o radę. Znowu się tu kręcić, o co chodzi. Padła mi w oko Cordelia. Jest piękna i taka pracowita. Chętnie zabrałbym ją na spacer, pokazał miasto, ale ta dziewczyna jest bardzo nieśmiała. Mogłabyś podpowiedzieć mi, jak się do niej zbliżyć? Kwiaty, wino? Pytam, bo przecież... Posłuchaj, kawalerze, trzymaj się z daleka od tej dziewczyny, zrozumiano? Jeśli tylko zobaczysz, że próbujesz z nią tych swoich sztuczek, gorzko tego pożałujesz. Radzę o tym pamiętać. Dostałem dobrą radę od Vanessy. Mam się trzymać o Cordelii z daleka. Tak, tak, oczywiście. No to co, Cordelia, jedziemy na spacerek? No nie bardzo, chyba mogę na spacer namówić. No, a u tej nie ma żadnego dialogu. Dobra. To póki co chyba z Cordelią nic nie zrobimy. O, a Gwidon może coś powie? Miałeś rację. Cordelia skrywa mroczną tajemnicę. Mroczną i krwawą, spójrz na to. Co to jest? No i nosa, ta dziewczyna jest w śmiertelnym niebezpieczeństwie. Co możemy zrobić? Cordelia musi się o wszystkim dowiedzieć, poznać zamiary swojej ciotki. Czarownice strzegą jej jak smok swojej królewny. Bądź ostrożny. To wszystko nie wygląda dobrze, Gwidonie. Cordelia jest dla nich bardzo niewygodna. Dlatego musisz pokazać jej ten pamiętnik. Tylko on jest realnym dowodem knowań Giselli. Pamiętnik Giselli. No, pani Cordelio. Musisz o czymś wiedzieć, ale najpierw spójrz na to. Co to jest? O nie, to niemożliwe. Teraz już wiesz, z kim masz do czynienia. Na pewno nie z dobrą ciocią, a krwiożerczą i bezwzględną harpią, która poluje na twój majątek, planując okrutną zbrodnię. Twoja matka, czy było ostatnio z ukochanych ci osób? Naprawdę nie masz już nikogo? Chyba tak. Miałem kiedyś wujkę, który wiele podróżował, ale słuch po nim zaginął, gdy popłynął na kontynent w poszukiwaniu naszych rodowych klejnotów. Ojciec poprosił go, by ruszył w ślad za... Zaraz, ja się pogubiłem. Kim jest Janis? To mój brat. Uciekł z domu, zabierając wiele cennych rodowych pamiątek. Ale on też chyba nie żyje. Nie zgadnę. Zabrał może ze sobą rodową pieczęć herbową? Tak, ale jest, wcale nie o nią chodziło. Skąd ty to wiesz? Nie ma czasu do wyjaśnienia, Cordelio. Twój wujek żyje i ma się dobrze. Wytrzyma jeszcze trochę. Obiecuję wyciągnąć cię stąd, a na razie Gwidon będzie miał okolicę i ciebie na oku. Jaka ta wyspa jest mała? Pewien zwiadowca jest wujkiem Cordelii. Muszę z nim koniecznie pogadać. Okej, okay, dobra, dobra. Tak się, kurczę, porobiło. Ze zwiadowców, tak? Tak, zwiadowca. Okej, okay, okej. Okay. Będziemy działać z tym tematem. Dobra, moi drodzy, jestem u Szmera. Panie Szmer. Masz jeszcze rodową pieczęć? Oczywiście, mam nadzieję, że niebawem Marcel i Petronila. Skąd wiesz? Jesteś dalekim krewnym tej rodziny, tak? Możesz opowiedzieć mi o nich coś więcej? Nie, dopóki nie dowiem się, o co tu chodzi. Spójrz więc na to. Nie trzeba mi więcej kłopotów. Gdzie Gisella i Cordelia są na wyspie? Tak, mieszkają w Corinis. A więc stary, poczciwy Marcel nie żyje. Pewnie ze zgryzoty odeszła też Patronila. Biedna Cordelia najpierw straciła brata, potem rodziców, a teraz jest pod opieką prawdziwego demona. Co masz na myśli? Gdy Marcel poprosił mnie o odnalezienie syna, nie przejmował się jakąś tam pieczęcią. Do niego należało było jego dziecko, ale bogactwo przyciąga złych ludzi. Od Giseli dostałem propozycję odnalezienia dla niej tego pierścienia i to za podwójną cenę. Dlaczego miał być jej potrzebny? Pojęcia nie, ale wiele ważnych dokumentów było poświadczalnych tym znakiem rodowym. Posiadacz tej pieczęci mógłby dokonać wielu opłacalnych interesów. Na kontynencie ta żmija otaczała się różnymi ciemnymi typami. Zgodziłeś się dla niej pracować? Oszalałeś? Przyjrzałem im doskonale, bez uczuć uczciwa prawdziwa zakała rodziny. Czarna owca. Cordelia nie jest więc ostatnią z rodu, jesteś jeszcze ty. Tak, w tej sytuacji jej plan nic nie da. Nawet jeśli Cordelia zginie, to Gisella majątki tak nie dostanie. Jak to możliwe, że Gisella należy do mrocznego zagonu, do tego jeszcze pełni funkcję sędziny. Gisella była członkinią Zgromadzenia Sióstr Sprawiedliwości. Poza nauką prawa i magii wielu podejrzewało, że skrycie czci także Beliara. Posłuchaj, musimy uwolnić ją spod władzy tej czarnej wiedźmy. Może uda się wyciągnąć dziewczynę z miasta, pod byle pozorem na spacer za miasto. To niemożliwe, jest ciągle pilnowane przez tę wiedźmę. Ponadto w mieście aż roi się od patroli Mrocznego Zakonu. A może by tak...
Rozważam takie rozwiązanie. Nie kiedy należy się okazać, zapewne z niej skorzystam, bo nie widzę innego wyjścia. Wiem, że to bardzo ryzykowne. Gdyby ci się udało przyprowadzić ją do groma, potem obgadam sprawę z myśliwymi i zabiorę ją do obozu. Będę czekać na dobre wieści. Nie zasłużył sobie na to. Dobrze, Meryz, jestem już u Wulfgara. Rozmawiałem z twoimi ludźmi. Damazy i Małko na górne miasto. Renaldo patroluje, natomiast Edward jest gotowy zdobyć bramę miejską z myśliwymi. Rzuch chłopak, wiedziałem, że można na nim polegać. W stosownym momencie niech uderzają, przy czym sam wydam rozkaz. Poproszę cię, byś ich wspomógł. To nie do końca wierzę w umiejętności bojowe tych myśliwych. Ubić wilka to jedna, wyszkolonego w sztuce walki człowieka to co innego. Co z drugą bramą? Zdaję sobie chyba sprawę, że atak na bramę musi być powiązany z jakimś atakiem w samym mieście. Jeszcze nie przygotowali powstanie. Kto im przewodzi? Harad i Regis. Ludzie obyci z wojennym rzemiosłem, ale czy dadzą radę? No cóż, trzeba ryzykować. Zaatakuję tę drugą bramę ze swoimi ludźmi w skoordynowanym ataku na obie bramy równocześnie. Jest jednak pewien problem. Muszę zabrać ze sobą sędziego, a ten nie dopuści do zabicia Hermana i Odona, jeśli oni nadal pilnują tej bramy. Nie tyle jego zasady krępują moje plany i możliwości działania. Czy wypadałoby pogadać z Odonem i chyba z tym drugim? Ha. Może uda się tą bramę zdobyć po prostu normalnie. Mam bardzo złe wieści. W mieście był nieudany zamach na sędzinę Venascę. Zginął Herald oraz sprzątać Dionizy. Udało mi się tylko na koniu do ucieczki z miasta Bobieju, który był trzecim ze spiskowców. No mam nadzieję, że mu się udało. Straszne wieści. Znałem oczywiście Herolda, znałem także i tamtych skromnych, pracowitych ludzi. Ja bym pomyślał, że odważam się na taki desperacki czyn. Niedobrze, bardzo niedobrze. Zamach się nie udał, ale jestem pewien, że nastąpią represje. Niedobrze. Prawo i pięść. No dobra, lecimy dalej. No dobrze, moi drodzy. Jestem już u Gwidona. Obserwujesz dom? Co teraz robi Gisella? Gisella przysiaduje teraz ciągle w domu, chyba jest chora. Jest sama od połowy do momentu, gdy wraca z oczusza Vanessa, rozumiem. To cokolwiek pewnie się pamiętać, że nie możesz tego zrobić, gdy one są razem. Nie pokonasz ich wówczas. Będę o tym pamiętał. Zajdę teraz do Cordeli. Czyżby zamach na sędzinę będzie? Sędzina jedna padnie? Hej, ty! Posłuchaj, szybko spakuj swoje rzeczy. Co się dzieje? Zabieram cię z miasta. Kiedy tylko wrócę, natychmiast ruszamy. Dobrze, przygotuję wszystko. Czego tu znowu węszysz? Zaraz wychodzę. Jestem umówiony z Kedynem na małe spacery za miasto. Co? Chyba po mojej trupie. Nie podobasz mi się. Niebawem podpiszę odpowiedni dokument. Nie wysilaj się. Już nie podpiszę żadnego dokumenta. W twoim pamiętniku nastąpi teraz długa przerwa. Ty złodzieje, ty gnido. Będziesz błagał o szybką śmierć. Skończyłeś? No to żegnam. Ala, blablabla. Idziemy na spacer. I nie przeszkodzisz nam. No. Gisella pada. Jedna sędzina mniej. Czarna laska sprawiedliwości. Może to będzie dobra broń dla naszego maga, pirata. Jak pamiętacie, no w sumie przypominaliście mi jeszcze w komentarzu o tym. Pierścień Mrocznego Trybunału. Okej, okay. No to co, wypadałoby jeszcze pogadać. Hej. Z Cordelią. Ruszajmy, nie ma chwili do stracenia. Będę tu za tobą. Okolica jest bardzo niebezpieczna, a ja niezbyt szybko biegam. Nie spisz się zbytnio. No dobrze. I tak liczy się tylko siła, więc nie mów mi takich rzeczy. To co? To ja lecę z nią do groma oczywiście. Mam nadzieję, że nikt po drodze mnie nie zaczepi. I widzimy się u groma. Dobrze, moi drodzy, wracam po krótkim cięciu. Zauważyłem, że tu stoi jakaś postać, trzeba w dobrym momencie tutaj załapać dialog u Cordeli. Ona gdzieś tutaj mniej więcej zauważa tam typa dalej. O właśnie, tam ktoś jest! Boję się! Poczekaj tutaj, sprawdzę kto to.
No i tam właśnie stoi, moi drodzy, Mroczny. Jednak bez powodu on tutaj nie stoi, na to wygląda. Tylko trzeba oczywiście zawsze te cholerne waypointy załapać. A z tym to nie zawsze tak łatwo jest. O, jaki słodki widok. Zakochana para na romantycznym spacerku? Czy może para kolaborantów i uciekinierów z miasta? Nie powinieneś być czasem na okręcie. Zaraz przecież to ta zginiesz, jeśli spróbujesz ją nawet knąć. To wy zginiecie oboje. No, come on, come on. Kurde, no, co za gnój. Chyba nie bez powodu dali nam tutaj drzewo, żeby go łatwo załatwić. Ale bez drzewa też da radę, no wiadomo. Langfield zabity. Co on tu miał? Ryngraf Mrocznego Zwiadowcy. I on miał jakiś mieczyk w sobie. Co to było w ogóle? Długi mroczny miecz. Wymagana siła 50, obrażenia 90. Ło! Fajna sprawa, wam powiem nawet. No dobrze. Tak jak obiecałem wam, no ten odcinek będzie troszkę dłuższy niż zwykle. Okay. Więc niech będzie. Już po wszystkim. Kto to był? Jeden z mrocznych wojowników. Jego chyba najmniej mogłem się tu spodziewać. Czy on... Tak, musiałem go zabić. Ruszajmy. No dobra, i co? Idziemy dalej. Dalsza droga raczej już chyba pójdzie bez problemu. Tak mi się wydaje przynajmniej. A tym samym na statku jest chyba jedna osoba mniej, skoro tam była mowa coś o statku, że zszedł statku. Więc będzie łatwiej tam może odbić ją. Wypadałoby może odwiedzić później statek, czy coś tam Steve nam powie ciekawego swoją drogą. No nic, ja już was nie będę męczył chyba dalszą drogą. No dobrze, moi drodzy, jestem już tutaj obok Groma. Tu miałem ją chyba odprowadzić. Pytanie, w jakim ona musi punkcie stać. To jest właśnie najgorsze, moi drodzy, że trzeba złapać dobry punkt. Hej. Czy pogadać z Gromem wystarczy? No nie, no nie ma takiego czegoś. Powinna być po prostu taka możliwość, że mówię do Groma: Gromie, prowadziłem Kordelię, ale nie, trzeba w dobrym punkcie ustać właśnie. To tutaj, prawda? Tak, a to Grom, przecież twojego wuja Śmiera. Wuj Śmier tu jest? Jesteś tu bezpieczna. Odetchnij trochę, wypocznij, a ja uspokoję Śmiera, żeby wszystko poszło po naszej myśli. Nie bałem się spotkać, obiecuję. A na razie poproszę Groma, by zaopiekował się tutałem do jego przybycia. No, panie Grom. Przyprowadziłem Kordelię. Gdy odpocznie Śmier, zabierze ją do obozu myśliwych. Pilnuj jej tu jak oka w głowie. Czekałem na was. Wiedziałem, że się wam uda. Bez obawy, tej miłej panience niczego tu się tu nie zabraknie. Hej. No i to chodzi. Dobra, to jeszcze polecimy do Śmera. Nie trzeba. Dobra, moi drodzy, jestem już u Śmera. Zobaczmy. Nie może tak dalej. Wszystko poszło zgodnie z planem. Udało się, Kordelia jest u Groma, tak jak się umawialiśmy. Jasne, trochę zmęczona, głodna, ale poczciwy Grom już o wszystkim zadbał. To znakomita wiadomość. Nie mogę doczekać się naszego spotkania. Przyprowadzę ją do domku w obozie. Mam do ciebie jednak jeszcze jedną prośbę. Przekaż Wilhelmowi, że w związku z znalezieniem Kordelii pozostanę w obozie myśliwych. Do czasu, gdy znajdziemy sposób na wydostanie się z wyspy. Dobra, przekażę mu tę wiadomość. Potem zajrzę tu, by zobaczyć, jak się nie ma twoja siostrzenica. Panie Wilhelm, mam dobre wieści od Szmera. Co się stało? Szmer odnalazł na wyspie swoją siostrzenicę Kordelię. Miała poważne kłopoty, ale to już przeszłość. Zaopiekował się nią w obozie myśliwych i w związku z tym na razie tam pozostanie. Rozumiem, przybędzie nam kolejny pasażer na statku, ile rzecz jasna zdołamy stąd odpłynąć. Pracuję nad tym. Wiem, pozdrów ode mnie Kordelię. Okej. Nigdy nie zapomnę tego, co dla mnie zrobiłeś. Nigdy nie darowałbym sobie, gdybym tego nie zrobił. I co, koniec zadania teraz, tak? Tajemnice Kordelii. Jest. Dobrze. I co, widzimy się w kolejnym odcineczku. Nie może tak dalej. Trzymajcie się.